Dobra, słuchajcie, wybiła godzina 15, więc myślę, że możemy zacząć. Witam was bardzo serdecznie, widzę, że bardzo licznie przybyliście, co mnie bardzo cieszy, bardzo mi miło. Dzisiaj opowiem wam o frontendowych optymalizacjach wydajności na 2023 rok, czyli z perspektywy jakby tych nowych, aktualnych rzeczy. Pokażę wam kilka przykładów, takich nowości, ciekawostek. Będzie sporo kodu, sporo demo. No i mam nadzieję, że ten temat będzie dla was interesujący. Dobra, na samym początku chciałbym, żebyśmy się pamięcią wrócili do roku 2020, który był niewątpliwie rokiem dziwnym, ale też ciekawym z perspektywy IT i z perspektywy front-end developmentu za sprawą Core Web Vitals. I na samym początku mam dla was pytanie, jakbyście mogli podnieść ręce ci, którzy w jakikolwiek sposób musieli dostosować swój warsztat pracy pod kątem optymalizacji wydajności front-endu. Core Web Vitals, wiadomo, SEO i te wszystkie jakby tematy były w tamtym momencie dość mocno rozpowszechniane. Nikt nie wiedział de facto, jak to się potoczy względem SEO. Kurde, nikt z was? Dajcie ręce do góry. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, ale ja na przykład miałem to, jakby to wrażenie bardzo mocne, że w tamtym momencie jakby bardzo liczył się lighthouse'owy score. Wszyscy gdzieś tam walczyli, że o, jak masz 70 na 100, to w tym momencie strona tak naprawdę nie jest wydajna, że jest słabo, że musimy coś poprawić, a jak jest na przykład 90+, to w tym momencie jest jakby w porządku. Nic bardziej mylnego, gdyż tak naprawdę to był tylko wynik labowy i nie do końca był on zbieżny z prawdą. I teraz tak, mamy rok 2023 i moim zdaniem trochę się to zmieniło. Dzisiaj już nikt nie zwraca uwagi tak bardzo na lighthouse'owy score, tylko bardziej się zwraca na tą właśnie postrzegalną wydajność, tak jak to rzeczywiście jest wśród rzeczywistych użytkowników. I de facto taki był cel tych Core Web Vitals, natomiast za sprawą właśnie lighthouse'a chociażby tak to wyglądało, że jakby bardzo dużo ludzi skupiało się jakby bardzo na tym temacie. I tak naprawdę dzisiaj liczy się bardziej real user monitoring, to co jest tak naprawdę wśród rzeczywistych użytkowników, tego co naprawdę się liczy, tego jak naprawdę strona działa i funkcjonuje. Bardziej zwraca się uwagę na Chrome User Experience Report, jeżeli chodzi o dane od Google, od tych właśnie rzeczywistych użytkowników, ale tylko z przeglądarki Chrome. No i gdzieś tam zwraca się uwagę też na Google Search Console, też właśnie pod kątem tych danych. I tak naprawdę właśnie ci realni użytkownicy się liczą, a nie te wyniki labowe. Realny użytkownik natomiast to nie jest tylko jakby load time performance, to nie jest tylko to, jak szybko strona się ładuje, co jest niewątpliwie mega istotnym tematem, ale też to, jak szybko jesteśmy w stanie interaktować ze stroną. Jak szybko jesteśmy w stanie wysłać jakiś formularz, kliknąć jakiś przycisk, nie wiem, wysunąć jakiś panel na przykład z prawej strony albo coś takiego, czyli ogólnie te interakcje. Nie będę was dzisiaj zanudzał jakby tematami load time performance'u, bo pewnie większość z was zna ten temat dość mocno, jeżeli chodzi o optymalizację LCP, CLS i tak dalej. Dzisiaj się skupimy bardziej na interakcjach, co z mojego punktu widzenia jest bardzo, bardzo istotne. Ja nazywam się Bartek Miś, jestem ogólnie rzecz biorąc technicznym liderem zespołu Studio Sidekicks Bigger Picture. Technicznie frontend jest jakby moją taką główną działką, którą się bardziej, jakby bardzo zajmuję i takie właśnie główne zamiłowanie moje bije do frontendu. No i gdzieś tam ta optymalizacja wydajności frontendu jest takim moim głównym tematem i jakby konikiem, nazwijmy to. Pewnie część z was mnie kojarzy z inicjatywy Web Dev Insider, za pośrednictwem której tak naprawdę szerzę właśnie te wszystkie informacje na temat optymalizacji wydajności. Będzie sporo przykładów, więc nie bójcie się, jeżeli czegoś tam nie zapamiętacie albo nie zrobicie jakiegoś zdjęcia, gdyż cała prezentacja jest już de facto dostępna na stronie webdevinsider.pl, więc zawsze będziecie mogli sobie do tego wrócić. Dobra, zacznijmy od takiego przykładu. Jesteśmy na danej stronie, klikamy w jakiś link, który ma na przykład, nie wiem, wysunąć mobilne menu i nic się nie dzieje długi czas. Jakby z mojej perspektywy, jakby mówiąc o tym, nie jest to do końca odczuwalne, gdyż musimy być na tej stronie, żeby rzeczywiście to odczuć, ale pewnie część z was, będąc na danej stronie, czuje czasem, że strona ma takiego laga, że tak naprawdę wisi przeglądarka, wisi strona. No i to powoduje wiadomą irytację, frustrację, no i ogólnie odbiór całej strony nie jest zbyt pozytywny. Tutaj jest przykład takiego po prostu przycisku, który ma coś wykonać. I to coś to jest po prostu jakaś tam matematyczna funkcja, która jest po prostu zasobożerna i gdzieś tam zjada po prostu tą przeglądarkę i po prostu musi się trochę długo ładować. No i teraz tak, jeżeli klikniemy, to nawet jak kliknę i odjadę, to widzicie, że stan tego kursora nie zmienił się przez jakiś czas. I to jest ten moment, kiedy strona w ogóle nie jest interaktywna. Nie jesteśmy w stanie nic innego zrobić, nie bylibyśmy w stanie kliknąć jakiś input, jakikolwiek inny link. Ta strona właśnie teraz w tym momencie ma konkretnego laga.
Jeżeli byśmy sobie tutaj nagrali właśnie performance przez zakładkę DevTools, czyli nagrali po prostu tą interakcję, to będziemy widzieli bardzo widocznie, co się tutaj dzieje. No i będzie tutaj takie potwierdzenie właśnie po lewej stronie. Tutaj jest ta interakcja właśnie kliknięcia. Jeżeli sobie w nią klikniemy, to będziemy mieli szczegóły tej interakcji. Jak widzimy, ona zajmuje niecałe 1,5 sekundy. Czyli na 1,5 sekundy przeglądarka była totalnie przyblokowana, jej główny wątek był przyblokowany i nic innego nie można było w tym momencie zrobić. Inny przykład to jest przykład takiej strony mobilnej, gdzie mamy po prostu przycisk menu, który ma wysunąć mobilne menu. No i znowu, jeżeli sobie tutaj nagramy tą interakcję, włączywszy, prawda, tutaj w DevToolsach to, no i nagramy sobie tutaj to otwarcie i zamknięcie, 4 dokładnie kliknięcia zostały wykonane. W tym momencie będziemy widzieli, co się tutaj podziało. No i znowu, widzicie, że tutaj w sekcji Interactions mamy 4 kliknięcia. No i jeżeli sobie klikniemy w to pierwsze, to będziemy mieli szczegóły tej interakcji kliknięcia. No jak widzicie, główny wątek w tym przypadku został przyblokowany na 0,5 sekundy niecałe. Czyli 0,5 sekundy było takiego laga od momentu kliknięcia, aż to mobilne menu się wysunęło. Wiadomo, tutaj poniżej w sekcji main, czyli główny wątek, cały ten stos de facto wywołań wszystkich funkcji, wskazuje na to, co konkretnie się tam wydarzało i do tego sobie jeszcze przejdziemy. Inny przykład. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ja na przykład bardzo często, jeżeli wchodzę na jakiekolwiek portale z newsami, zwłaszcza tymi polskimi, choć zagraniczne tak samo, w momencie, kiedy klikam w jakiś link, to zanim przejdę do tej strony, też mija jakiś określony czas. Im gorszy parametrowy jest smartfon, tym wiadomo, dłużej to zajmuje. No i znowu, jeżeli sobie nagramy taką interakcję, prostego kliknięcia, to też będziemy mieli potwierdzenie na to, że coś tutaj się dzieje i ten główny wątek jest również przyblokowany. Tutaj de facto, zanim w ogóle przeszliśmy do strony, jest pokazana, wiadomo, reklama. Natomiast zaraz będziemy mieli tutaj taki rezultat, który nam też wskaże na to, co się tutaj konkretnie stało podczas tej interakcji kliknięcia. No i widzimy, mamy tutaj interakcję kliknięcia, no i znowu, jeżeli sobie klikniemy na to, to będziemy mieli szczegóły. Jeszcze raz tam później kliknąłem, dlatego jest tutaj tego trochę więcej. Natomiast tutaj od momentu kliknięcia do momentu pokazania się de facto tej reklamy minęło prawie 3,5 sekundy. Im gorszy jest parametrowo smartfon, tym wiadomo, ten wynik może być jeszcze gorszy. Natomiast wydaje mi się, że jest to zbyt długi czas oczekiwania na to, żeby cokolwiek zrobić na tej stronie, a tak naprawdę, żeby przejść do tej konkretnej podstrony. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Jest sobie taka metryka o nazwie Interaction to Next Paint, która ogólnie rzecz biorąc jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Natomiast ona właśnie mierzy to postrzegalne jakby działanie strony w czasie rzeczywistym na frontendzie i świetnie określa, czy ta dana interakcja, chociażby kliknięcia, jest szybka bądź wolna. Ogólnie rzecz biorąc, ona właśnie mierzy czas de facto od wykonania tej danej akcji aż do jakiejś wizualnej zmiany na stronie. I ogólnie mierzy to albo kliknięcie, albo na przykład tab na urządzeniach dotykowych, albo na przykład jeżeli wpisujemy jakiś tekst w inputcie. Celem tej metryki jest co? No po to, żeby usprawnić responsywność strony, czyli jak szybko strona odpowiada względem tej danej interakcji. No i ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że użytkownik coś robi na stronie i ma bardzo szybko to otrzymać. Ta metryka nam świetnie jakby wskaże to, czy rzeczywiście tak jest. Wow, coś tu się podziało. OK, jeżeli chodzi o mierzenie INP, no to tak jak już wam pokazałem, w DevToolsach mamy zakładkę Performance, gdzie możemy sobie po prostu nagrać tą interakcję, no i mamy pełny podgląd na to, co się dzieje. To jest też taka moja jakby sugerowana taktyka, technika, żeby to mierzyć. Natomiast możemy również wstrzyknąć sobie kod biblioteki chociażby Web Vitals, do której korzystania was serdecznie zachęcam, z tego względu, że możecie sobie zrobić swój własny chociażby Real User Monitoring na bazie właśnie tej biblioteki i te dane na przykład składować na swoim backendzie. Albo na przykład wysyłać chociażby do Google Analytics. I na tej podstawie będziecie widzieli, co konkretnie się dzieje na waszej stronie od waszych rzeczywistych użytkowników, bo to jest właśnie bardzo istotne. No i tutaj widzimy w console logu wszystkie te informacje na temat INP są. No i teraz nie musicie w ogóle deployować tego na produkcję i tak dalej, żeby z tego korzystać. Możecie po prostu sobie skorzystać tutaj z DevTools Overrides, które umożliwia wam wstrzyknięcie jakiegokolwiek kodu do jakiegokolwiek pliku, zapisanie tego, odświeżenie tej strony i w tym momencie ten kod będzie się wykonywał. Więc jeżeli wstrzykniemy sobie tutaj teraz to, to w tym momencie, jeżeli nagramy sobie interakcję znowu tego kliknięcia, to będziemy mieli w console logu te informacje na temat tego. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście przed chwilą ten moment, w którym przeszedłem na inną zakładkę.
I to jest bardzo istotne, gdyż ta metryka działa w momencie sesji, w momencie wizyty na tej stronie, a nie jakby w czasie rzeczywistym. Jakby ona dopiero na samym końcu, na końcu jakby tej wizyty, tej sesji zwróci wam wyniki. Więc musiałem przejść na inną zakładkę, wrócić na tą oryginalną, po to, żeby właśnie te dane tutaj wskazały informacje. Nie wiem, czy korzystacie tutaj z takiego serwisu jak Treo, natomiast wiele właśnie tych monitorujących serwisów również wykorzystuje tą metrykę i wszystkie te dane również są już tutaj składowane, więc to tylko jest jakby potwierdzenie tego, że rzeczywiście ta metryka, mimo że jest w fazie eksperymentalnej, daje nam te dane i one są naprawdę istotne. Dobra, no jeżeli tak, jeżeli teraz chodzi o kwestię, jak to optymalizować, no to znowu uciekniemy się tutaj do tego przypadku z tym czerwonym przyciskiem. Tutaj jest po prostu add event listener na klik, no i w tym momencie ten myslow function ma się wykonać. No i teraz, co możemy zrobić? Jeżeli to jest interaction to next paint, więc jest to interakcja do jakiegoś następnego wyrenderowania, do jakiejś właśnie wizualnej zmiany. Ta funkcja i tak czy siak musi się wykonać jakiś czas, no bo nie ma opcji, żeby tutaj to po prostu przyspieszyć, chociaż do tego też dojdziemy. Co możemy zrobić? Możemy po prostu przedstawić użytkownikowi jakąś wizualną zmianę. W postaci na przykład informacji loading. To daje fajne właśnie, fajną jakby zmianę stanu, ukazującą i pokazującą użytkownikowi, że coś się dzieje, że należy jeszcze trochę poczekać. No i to jest właśnie ta interakcja, która jest optymalizowana pod kątem właśnie tej metryki INP. W tym momencie, jeżeli sobie nagramy po tej optymalizacji tą interakcję, to będziemy widzieli, że tutaj w sekcji interactions to kliknięcie w tym momencie nie zajmuje 1,5 sekundy, tak jak poprzednio, tylko 14 milisekund, to zaraz będzie widoczne. Natomiast trochę później, w sposób zaplanowany przez przeglądarkę, ta funkcja po prostu się wykonuje. Natomiast sama interakcja kliknięcia jest w tym momencie błyskawiczna. No i pokazujemy tym samym z punktu widzenia UX, że coś się zmienia i że użytkownik musi jeszcze trochę poczekać. Co tutaj zrobiliśmy? Zrobiliśmy po prostu dodanie jakiejś klasy CSS-owej box loading, za pośrednictwem której wyświetla się ten napis loading, a oprócz tego tą funkcję opakowaliśmy tutaj w set timeout, po to, żeby przeglądarka zaplanowała sobie wykonanie tej funkcji. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego set timeout? Dlatego, że tutaj musielibyśmy się cofnąć tak naprawdę, jak działa przeglądarka internetowa i tak zwany event loop. Serdecznie was zachęcam, żebyście sobie poczytali na przykład, jak to wszystko działa, natomiast set timeout właśnie daje nam tą możliwość, że możemy poprosić przeglądarkę, żeby zaplanowała sobie to samodzielnie. No jeżeli porównamy właśnie sprzed optymalizacji po lewej stronie, to widzimy, że ta interakcja kliknięcia wykonuje się tak długo, jak wykonuje się ta funkcja. Natomiast po prawej stronie interakcja kliknięcia jest błyskawiczna i dajemy użytkownikowi informację, że coś się dzieje, a w sposób zaplanowany wykonuje się ta funkcja później. Także pokazujmy wizualną zmianę tak szybko, jak to możliwe w takich przypadkach. Wskazujmy użytkownikowi, że coś się wykonuje. Tam był ten przykład z tym mobilnym menu, który wam pokazywałem. I tam oprócz jakby wyświetlenia tej warstwy wysyłają się na przykład eventy do zewnętrznych serwisów typu Google Tag Manager na temat kliknięcia i oprócz tego jest jeszcze zmiana w strukturze DOM w postaci accessibility, jeszcze jeśli chodzi o atrybut area expanded, true bądź false. I teraz znowu, zamiast zrobić to w tym samym momencie, kiedy wizualnie się pokazuje to menu, zaplanujmy, w sensie pozwólmy przeglądarce zaplanować tą operację, a to wyświetlenie wizualne tego menu zróbmy od razu. I w tym momencie metryka INP będzie zadowolona, no i użytkownik tym samym również. Natomiast zasobożerne operacje, tak jak powiedziałem, pozwólmy przeglądarce planować. Zachęcam również, żeby patrzeć tutaj do tej sekcji main, czyli głównego wątku, z tego względu, że tam również, jeżeli sobie wejdziemy w poszczególne, jakby, która funkcja została wykonana i co się tam de facto dzieje, to też mamy informację, co konkretnie tam się dzieje takiego. No i tym sposobem możemy przejść do szczegółów już bezpośrednio w kodzie, no i spróbować to zoptymalizować. W tym konkretnym przypadku tej matematycznej funkcji, która w żaden sposób nie oddziałuje na strukturę DOM, w tym momencie wydaje mi się, że moglibyśmy totalnie przenieść logikę tej funkcji na przykład do osobnego wątku, do web workera. W tym momencie główny wątek nie będzie w ogóle tym zajęty. No dobra, a co w przypadku tego nieszczęsnego kliknięcia, jak chociażby na wielu polskich portalach, gdzie mamy właśnie taką sytuację? To, co udało mi się zaobserwować, to znowu, w momencie kliknięcia od razu wysyłane są eventy do zewnętrznych serwisów na temat tego kliknięcia. Wiadomo, z punktu widzenia marketingowego, biznesowego jest to istotne i musimy to robić. Ale pytanie, czy musimy to robić w tym momencie, jak użytkownik chce w to kliknąć? Na przykład jest na słabszym połączeniu albo na gorszym parametrowo smartfonie.
Wydaje mi się, że tutaj taką techniką optymalizacji mogłoby być to, że pozwólmy przejść użytkownikowi do tej strony od razu, a tylko w momencie kliknięcia zapisujmy informacje na temat tego linka, na temat koordynatów, gdzie konkretnie został kliknięty, o jakim czasie. Niech użytkownik od razu sobie przejdzie, więc ta wizualna zmiana nastąpi tak szybko, jak to możliwe. A po załadowaniu strony, na przykład właśnie gdzieś tam w tle, w sposób zaplanowany, możemy odczytać te informacje z local storage chociażby i wysyłać w tym momencie te eventy do zewnętrznych serwisów. No i teraz tak. Pewnie zadacie sobie pytanie w takim razie, co z First Input Delay, która również jest składową Core Web Vitals. To jest ogólnie metryka, która mierzy tą pierwszą interakcję, czas do pierwszej interakcji. Ale wizyta na jakiejkolwiek stronie nie kończy się na pierwszej interakcji. Użytkownik nadal coś scrolluje, później coś wysyła, otwiera jakieś menu, cokolwiek. Więc INP w tym momencie przychodzi z pomocą, bo mierzy jakby w całym cyklu tak naprawdę podczas wizyty, podczas sesji na stronie. I wydaje mi się, i jest to bardzo prawdopodobne, że First Input Delay zostanie totalnie zastąpione de facto tą nową metryką o nazwie INP. Co tu się dzieje? Dobra, tyle odnośnie interakcji, jeżeli chodzi o tego rodzaju kwestie. Natomiast teraz chciałbym trochę poopowiadać na temat CSS-a. CSS-a, ale również skonfrontować to z tymi interakcjami, które mieliśmy jakby przed chwilą. Tutaj musimy najpierw wytłumaczyć sobie, czym jest de facto inwalidacja. Inwalidacja to jest nic innego jak zmiana jakiegoś stanu witryny ze stanu A do stanu B. Czyli chociażby, jeżeli klikniemy tutaj w ten przycisk menu, to się jakby otwiera to menu po prawej stronie i to jest jakby zupełnie inny stan. I jeżeli nagramy sobie właśnie tą interakcję znowu, chociażby kliknięcia, to będziemy mieli coś takiego jak rekalkulacja styli, gdyż przeglądarka musi przekalkulować style, żeby ten nowy element wyrenderować. Musi określić ich jakby rozmiar tej warstwy chociażby i tak dalej. Zachęcam was w DevToolsach, żebyście sobie weszli tutaj w settingsy i w zakładce Experiments, żebyście jakby zaznaczyli tutaj opcję Timeline Invalidation Tracking. Dlaczego? Gdyż w momencie, kiedy nagracie sobie znowu taką interakcję i będziecie mieli taką tutaj właśnie rekalkulację styli, możecie sobie pięknie kliknąć w to i strzałeczką wskaże wam konkretne miejsce w głównym wątku, co striggerowało tą rekalkulację. Jeżeli klikniecie sobie tutaj, to macie piękny odnośnik do kodu, gdzie chociażby tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że po prostu klasa CSS-owa została dodana do jakiegoś elementu. No i na tej podstawie właśnie ta rekalkulacja styli zaistniała. Znowu, jeżeli wrócimy do tego demo z tego przycisku, gdzie dodaliśmy tutaj klasę CSS-ową box loading, która wyświetla po prostu ten napis, że coś się ładuje, to w tym momencie, wiadomo, musi się wyrenderować ten jakby zmieniony ten stan. No i tutaj, jeżeli chodzi o proces renderowania, to jest to jakby kilka faz. JavaScript, który jest jakby triggerem, triggeruje to. No i triggeruje de facto właśnie fazę style albo layout, bądź style i layout, po to, żeby wyrenderować odpowiedni element, żeby określić jego rozmiary na odpowiedniej warstwie i tak dalej. W zależności jeszcze, czy mamy do czynienia z jakimiś animacjami, albo robimy to na jakby innej warstwie, will change i tak dalej. Też tutaj w zależności od tego wszystkiego mogą być jeszcze inne fazy w postaci paint albo composite. No i teraz jeżeli mamy taką tutaj rekalkulację styli, to jeżeli mówimy o tym przypadku dodania tej klasy box loading, to widzimy, że ilość i tutaj jakby striggerowało to tą fazę jakby layout, widzimy, że nody, które musiały ulec tej fazie layout, to jest aż 6 na 10. I teraz właśnie jest ta kwestia, dlaczego? Przecież my de facto inwalidujemy i zmieniamy tylko jeden element. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. W CSS-ie ten napis został zrobiony na podstawie pseudoklas CSS-owych before i after. I to jest traktowane jako, nazwijmy to właśnie, osobna warstwa. Osobny element, osobny node. I dzięki temu, tej jednej małej zmianie właśnie dodania klasy CSS-owej, nie jeden element został zmieniony, tylko 6. Więc wyobraźcie sobie, jeżeli mamy sytuację na stronie, gdzie zmieniamy właśnie jakby element, który jest napisany w CSS-ie w jakiś właśnie taki sposób, który odnosi się do różnych klas, jeszcze są pseudoklasy i tak dalej, to możemy nie zmieniać jednego elementu, tylko możemy na przykład zmieniać setki elementów. I to spowoduje, że ta interakcja będzie długa. Wśród wielu moich klientów, których obsługuję pod kątem właśnie tworzenia audytów wydajności i raportów z nich, mam sytuację taką, że na przykład są to setki elementów. No i to jeszcze nie jest jakby najgorzej. Da się to jakby zrobić, ale powiedzmy, że moglibyśmy machnąć na to ręką. Ale może być sytuacja, że taka mała zmiana spowoduje zmianę w 15 tysiącach elementów.
No i to już jest kaplica, bo w tym momencie rzeczywiście użytkownik będzie naprawdę długo czekał, żeby taka interakcja się wykonała. I o co tutaj chodzi? Ten przykład ogólnie rzecz biorąc pochodzi z fajnego tweeta, którego udało mi się przeczytać właśnie przed tą de facto prezentacją. Polegający na tym, że przez JavaScriptowe API zmieniamy property transform na jakąś tam wartość, natomiast to wszystko się odbywa w ramach atrybutu style. I to wydawać by się mogło, że to powinno zmienić tylko jeden konkretny element, a zmieniało 15 tysięcy. No i dlaczego? Oto przykład. Żeby przeglądarka natrafiła na ten konkretny element i wyrenderowała to, musiała przejść przez wszystkie elementy, których było naprawdę wiele tysięcy, gdzie był ten style atrybut, tutaj jest jeszcze ta gwiazdka, wiadomo, i wiadomo, jest tutaj jeszcze first child, więc dodatkowa musiała być operacja, żeby znaleźć ten konkretny jeden element. Wszystkie te style musiały być przekalkulowane po to, żeby finalnie przeglądarka natrafiła na tamten jeden konkretny element i go zmieniła. Natomiast 15 tysięcy innych elementów prawie musiało być przemielonych, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie. Wiem, że może się to wydawać dziwne, gdyż przeglądarka Edge ogólnie rzecz biorąc raczej nie jest lubiana wśród frontend deweloperów. Wiadomo, Internet Explorer, złe wspomnienia i tak dalej. Natomiast DevToolsy w Edge'u również istnieją i mają swoją odpowiednią wersję de facto. I niestety, ale tej konkretnej funkcjonalności, o której zaraz opowiem, nie ma w tych wersji, jakby w wersji Chrome. Nie pytajcie dlaczego, nie wiem, może to się zmieni na, jakby na bazie konkretnych kolejnych wersji. Natomiast jest coś takiego jak selektor stats, gdzie pięknie wskaże nam to, które selektory w CSS-ie są wolne, które wykonują się trochę dłużej. Być może zamiast tutaj takiego zagnieżdżania powinniśmy na przykład odnosić się poprzez jedną klasę CSS-ową. Może tutaj metodologia BEM będzie się sprawdzać. Więc tego rodzaju właśnie informacje świetnie są ukazane w selektor stats. Więc polecam sprawdzić Edge DevTools, gdyż tam ta jedna konkretna funkcjonalność istnieje i daje naprawdę super rezultaty. No dobra, odnośnie tej rekalkulacji, style bądź layout, jakby tej inwalidacji. Co to wyzwala? Wyzwala na przykład dodanie klasy CSS-owej do elementu, więc ten przykład z tym żółtym, czerwonym przyciskiem, czyli box loading, to co wam pokazałem. Użycie JavaScriptowej jakby funkcji inner text na przykład, czyli jeżeli zmienimy tekst w jakiejś warstwie, to wiadomo też chociażby rozmiar tej warstwy bardzo często musi się zmienić, też w zależności od tego, jak ten CSS został napisany, więc też tutaj ta rekalkulacja styli musi zajść. Offset width albo na przykład get bounding client direct, po to, żeby pobrać rozmiar danej warstwy w danym momencie. I to powoduje właśnie tą rekalkulację styli, czyli przeglądarka musi przekalkulować wszystko, bądź nie wszystko, w zależności od tego, jak to napisaliśmy, ale zrobić to tak, żeby właśnie pobrać w tym jednym konkretnym momencie te rozmiary. No i tutaj mamy pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli mamy chociażby sytuację, kiedy scrollujemy na stronie, i nie wiem, mamy na przykład animację, która ma polegać na rozszerzaniu się jakiegoś paska. Nie wiem, na przykład reading time, często u góry strony, ile jeszcze zostało do przeczytania. Jest to na przykład tego rodzaju przykład. W tym momencie, jeżeli napiszemy to w sposób taki, że for each'em będziemy odpytywać strukturę DOM, żeby pobrać teraz konkretny rozmiar danej warstwy i później go update'ować na przykład o 1%, to w tym momencie jakby w tej pętli będziemy naprzemiennie mieć te operacje read i write, które są bardzo zasobożerne dla przeglądarki, powodujące też, że sama już ta właśnie interakcja będzie wolna. Jak sobie z tym poradzić? Po prostu podzielić to. Najpierw odczytywać, a później update'ować. Takie CSS-owe, domowe, nazwijmy to, porady byłyby takie. Unikajmy sporej ilości nodów DOM, zwłaszcza tych zagnieżdżonych. To może być z perspektywy niektórych frameworków UI dość kłopotliwe, bo pewnie spotkaliście się z sytuacją taką, że mieliście przycisk, który na przykład był zwykłym przyciskiem, a wewnątrz niego było 15 divów, bo są takie właśnie też sytuacje. Unikajmy inwalidacji globalnego CSS-a, to przykład chociażby z tym style, co wam pokazałem. Wymagające selektory być może powinniśmy zamienić na jakieś mniej zasobożerne, nazwijmy to. Shadow DOM też będzie tutaj odpowiedzią na tego rodzaju kwestie, gdzie wiadomo, będziemy izolować operacje tylko na jakimś wycinku DOM-u w danym momencie. CSS Containment, jeżeli chodzi o renderowanie na przykład tylko tych elementów, które są widoczne w tym konkretnym czasie, w tym konkretnym miejscu, w którym użytkownik jest, również świetnie się sprawdzi, więc chociażby Content Visibility, żeby na przykład footer strony, który jest wiadomo na samym dole, nie renderował się od razu, jak użytkownik od razu wchodzi na stronę, tylko dopiero kiedy zeskroluje na sam dół. To jest świetny, wydaje mi się, przykład. No i wiadomo, ogólna taka porada, testujmy te interakcje.
nie skupiajmy się tylko na tym low time performance, chociażby na tym lighthouse'owym score, tylko też testujmy samodzielnie, co się dzieje w momencie, kiedy użytkownik kliknie w ten element, doda jakiś produkt do koszyka, wyświetla się jakaś warstwa, bo to wszystko powoduje, że jeżeli jest to niezoptymalizowane, ten jakby feeling użytkownika może być zły w momencie jakby interaktowania z tą stroną. Teraz króciutko przejdziemy sobie do czegoś takiego jak back-forward cache, który jest niczym nowym, natomiast przeglądarka Chrome, super, postanowiła, że dopiero kilka lat temu, bodajże chyba tam, nie wiem, dwa lata temu, postanowiła to wprowadzić. Chodzi po prostu o te przyciski wstecz i naprzód w przeglądarce. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli działa to na danej stronie, to jeżeli wejdziemy na przykład na stronę główną, przejdziemy do jakiejś zakładki i cofniemy się, bądź znowu naprzód, to widzicie, że ta strona nie renderowała się na nowo. Nie ładowały się te wszystkie asety na nowo. To wszystko było zapamiętane, łącznie z JS-owym heapem, więc ten stan de facto JavaScriptu chociażby również był tutaj odczytany z tej pamięci. Versus przykład strony, gdzie ten back-forward cache nie działa. Czyli weszliśmy tutaj, załadowała się strona, przechodzimy na jakąś podstronę. Ona już sama w sobie jest wolna, więc musimy chwilę poczekać. Natomiast tutaj widzicie, że ładowane są asety, wyrenderowało się. Cofamy się i widzicie, znowu te asety musiały być jakby ładowane na nowo, mimo że byliśmy na tej stronie poprzednim razem. Więc tutaj jest przykład, gdzie ten back-forward cache nie działa. Jak to włączyć? Najprawdopodobniej nic nie musicie robić, żeby to działało. Natomiast, żeby to sprawdzić, polecam wam w DevToolsach zakładkę Application, konkretnie w sekcji Back-Forward Cache, gdzie możecie sobie przetestować po prostu, czy to działa. Po prostu Chrome wyświetli taką informację. Natomiast jeżeli to nie działa, to najprawdopodobniej są dwie przyczyny. Albo w JavaScriptie użyliście funkcji Unload, albo Before Unload, albo po prostu jakby ten dokument HTML, który został jeszcze, nie wiem, na przykład serwowany przez jakiś inny język, chociażby PHP, chociażby tam jakby ten header odpowiedzi ma cache control no store, który po prostu informuje przeglądarkę, że absolutnie nie używamy tutaj cache'a. Pełna lista przyczyn jest tutaj, jest tam mnóstwo innych jakby kwestii, natomiast te dwie, które wymieniłem na samym początku, są takimi najbardziej popularnymi. Back-forward cache ogólnie rzecz biorąc bardzo usprawni ładowanie stron, no bo wiadomo, przechodząc na stronę poprzednią, nie ładujemy tego na nowo. Natomiast też usprawniła się mimowolnie metryka CLS na wielu stronach. Tutaj na czerwono został zaznaczony moment, w którym przeglądarka Chrome wprowadziła back-forward cache. Jak widzicie, odsetek stron, gdzie ten CLS po prostu uległ poprawie, w tym momencie automatycznie skoczył. Dobrze, moi drodzy, i teraz przejdziemy sobie do takiego tematu bardzo głównego, że tak powiem. Mianowicie, jeżeli chodzi o frameworki JavaScriptowe względem jakby stron kontentowych. Mam tu na myśli strony typu e-commerce, jakieś portale z newsami, strony wizytówki, tego rodzaju rzeczy. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że historia trochę zatacza koło. Z tego względu, że jeżeli cofniemy się pamięcią wstecz, na przykład, nie wiem, 15-20 lat temu, to wszystko wyglądało tak. Wchodzimy na stronę, HTML jest jakby głównym źródłem wszystkich jakby informacji. Ten HTML bardzo często jest renderowany po stronie jakby serwera na bazie chociażby PHP-a. No i wiadomo, CSS i JavaScript. Później pojawił się na przykład, nie wiem, AngularJS, świetny framework. Wiadomo, jeszcze Vue i tak dalej, jeszcze był pewnie jakiś backbone. No i pojawiła się ogólnie taka idea single page application. Czyli wchodzimy, mamy jeden entry point w postaci indeks HTML chociażby, no i później cała nawigacja na stronie odbywa się tak naprawdę bez przeładowania przeglądarki, bez ładowania tych zasobów na nowo. Później pojawiły się frameworki szersze, nazwijmy to, typu Next.js, typu Nuxt.js. To już taki totalnie ekosystem się z tego zrobił, po to, żeby i tworzyć w ogóle backend w tym, i frontend. Natomiast nadal jakby nawigacja między podstronami odbywa się w taki sposób dynamiczny, bez przeładowania. I ogólnie ta pierwsza faza, te 15-20 lat temu, co wam opowiadałem o tym HTML-u, możemy to nazwać, że to jest taki multi-page application. Później był single-page application. I teraz mam wrażenie, że znowu wracamy do tej idei multi-page application. Dlaczego? O tym wam zaraz opowiem. Next.js. Wydaje mi się, że jest dość popularnym frameworkiem, pewnie większość z was go korzysta, zna. Wiadomo też community, sprawa Reacta i tak dalej. No i nie ukrywajmy, jest on zorientowany na wydajność. Robią naprawdę dobrą robotę, jeżeli chodzi o optymalizację. Natomiast nadal pojawia się w tym frameworku problem taki, jak jest w wszystkich innych frameworkach, czyli problem hydracji, rozmiar samego JavaScriptu, który jest jakby serwowany dla użytkownika. No i tym sposobem metryka, chociażby total blocking time, cierpi i też ta interaktywność właśnie nie jest zbyt dobra.
Jeżeli robię jakikolwiek audyt jakiejkolwiek strony na Next.js dla klientów, to zazwyczaj total blocking time jest na czerwono i zawsze tam jest jakiś problem. I to nie jest jakby tylko problem z perspektywy jakby tego numerka tutaj total blocking time, jako właśnie tego labowego testu. Tylko rzeczywiście, kiedy wchodzę na stronę Next.js, zwłaszcza na gorszym parametrowo sprzęcie, to jest ten taki delikatny lag, kiedy sobie w coś kliknę. Jak chcę gdzieś przejść szybko, to bardzo często nie jest to takie płynne, jakbym tego oczekiwał. I wydaje mi się, że takim frameworkiem bardzo, bardzo, bardzo zorientowanym na wydajność w 2023 roku jest framework Astro. Cóż to takiego? To jest po prostu framework, który ma świetnie rozwiązany server-side rendering, gdzie nadal jesteście w stanie korzystać z swojego ulubionego UI-owego frameworka typu właśnie React albo Vue, jakikolwiek inny, Svelte i tak dalej. Natomiast kwestia jakby optymalizacji wydajności jest out of the box, by default tutaj rozwiązana w świetny sposób. Czyli jeżeli macie hipotetycznie stronę napisaną w Next.js albo po prostu w Reakcie, jest to strona contentowa, to bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że możecie korzystać z tego frameworka Astro po prostu od razu i zmigrować się do tego, mając świetną wydajność waszej strony od samego początku. Więc to nie jest żaden jakby nowy framework pod kątem syntaksu, gdzie musicie się uczyć jakichś nowych rzeczy. Wiadomo, Vue to trochę inaczej wyglądało, w Angularze to trochę inaczej wyglądało i tak dalej. Tutaj nadal piszecie te swoje komponenty w taki sposób, jak obecnie. Natomiast jest to taki optymalizacyjny fundament pod te strony, pisząc właśnie w tym ulubionym frameworku, gdzie właśnie ten server-side rendering chociażby jest świetnie rozwiązany. I ten framework promuje coś takiego jak podejście HTML first. Więc znowu, jak się cofniemy do tej idei MPA, czyli multi-page application, gdzie właśnie ten HTML był jakby tym pierwszym źródłem informacji i zawsze de facto jest, ale na nim się wiele rzeczy opierało. Mniej było tych jakby kwestii związanych z operacjami na domie w czasie rzeczywistym po stronie klienta. Tutaj to podejście HTML first jest i ogólnie promuję również takie podejście jak Zero.js. To może się wydawać dziwne, natomiast zaraz wam opowiem, o co tutaj chodzi. To, co szczególnie mi się podoba w tym frameworku, to jest tak zwana architektura wysp. Każdą stronę, wszystkie komponenty, które widzicie, możemy sobie podzielić na takie wyspy. Niektóra wyspa jest po prostu statycznym HTML-em, więc po co tam na tych elementach uruchamiać JavaScript? Po co tam robić te wszystkie rzeczy, które większość frameworków robi? Ale mamy na przykład interaktywne wyspy, chociażby jakiś header, gdzie mamy jakieś linki, które wyświetlają nam na przykład jakieś submenu. Mamy jakąś karuzelę, mamy jakiś slider i to są jakby interaktywne elementy. No i teraz tak, stworzyłem sobie prostą stronę w postaci czegoś takiego, gdzie mamy nagłówek, mamy obrazek, mamy trochę tekstu, czyli to wszystko jest jakby statyczne, a na samym dole mamy jakby interaktywny komponent w postaci takich zakładek. Napisałem to w Next.js. Nie ma tu żadnego rocket science, tak naprawdę nie ja to pisałem, tylko ChatGPT, wiadomo, więc bym się nie chciało. Natomiast no, tutaj jakby nie ma się nad czym tutaj rozwodzić, mamy tutaj jakiś ten komponent image, no i mamy te zakładki napisane w Reakcie, wiadomo, tak jak być powinno. Napisałem tą samą stronę, a tak naprawdę nie pisałem jej, tylko po prostu Astro dał mi tutaj ten fundament, a wpiąłem sobie po prostu, jakby kopiując to z tego projektu z Next.js, łącznie z tym komponentem w Reakcie, no bo wiadomo, tam nadal to jakby React jest pod spodem wykorzystywany. Wpiąłem sobie tutaj do strony Astro, gdzie po prostu tylko jakby rozszerzenie tego pliku to jest .astro. Natomiast jest tutaj dokładnie wszystko tak samo, jak w projekcie opartym na Next.js. I jak sobie porównamy te dwie strony pod względem funkcjonalności, no to widzicie, że nie kłamałem, jest tak samo. Natomiast jeżeli porównamy sobie waterfall żądań, plików, które muszą być ładowane podczas wizyty na jednej i na drugiej stronie, to widzimy w Next.js, że ta prosta strona, która ma tylko obrazek, tekst i te po prostu zakładki, ładuje mnóstwo JavaScriptu. Te różowe paski po prawej stronie na tym pierwszym jakby waterfallu, to jest czas, kiedy wykonuje się JavaScript. Versus na Astro, gdzie w ogóle JavaScriptu nie ładujemy. Jak to się w ogóle dzieje, jak to jest możliwe? No i tutaj dochodzimy, że ten interaktywny komponent Tabs de facto, jako że jest oparty o React, jakby moment ładowania plików związanych z tym komponentem w Astro jest rozwiązany w taki sposób, że mamy tutaj, nie wiem jak to nazwać, taki atrybut po prostu o nazwie client, gdzie możemy mieć różne wartości. Client visible oznacza, że ten komponent, a tak naprawdę pliki związane z tym komponentem są ładowane dopiero w tym momencie, kiedy ten komponent jest widoczny dla użytkownika. Więc jeżeli on jest gdzieś tam na dole, to musimy dopiero sobie do niego zeskrolować po to, żeby ten JavaScript się załadował i wykonał.
I tutaj jest demo, czyli wchodzimy, nie ładujemy JavaScriptu, scrollujemy na dół tam, gdzie są zakładki i jak widzicie, dopiero tutaj JavaScript jest ładowany i wykonywany. No i teraz tak, jeszcze moment. Są różne jakby opcje. Jest visible, natomiast jeżeli w ogóle nie dacie tutaj tego atrybutu client, to w tym momencie tylko będzie wizualnie widoczny ten komponent, natomiast nie będzie w ogóle można kliknąć te zakładki. To jest też fajnie rozwiązane, że wizualnie jest to jakby zrobione, jest zachowana ta przestrzeń, natomiast nie da się po prostu w nie kliknąć. JavaScript nie jest tutaj ładowany i wykonywany. Visible, no to tak jak pokazałem na poprzednim demo, ale mamy również idle i load, które w zależności od tego, co sobie wybierzemy, może być ten JavaScript ładowany i uruchamiany wtedy, kiedy przeglądarka może, albo jest ten odpowiedni moment, jeżeli chodzi o inne operacje, które są wykonane. No i teraz moglibyście powiedzieć, no dobra, no ale co to za demo, no w takim razie to co? Fajnie jakbyś pokazał jakby demo na Astro, gdzie ten JavaScript jest ładowany tak samo jak w Next.js, żebyśmy to mogli jakkolwiek porównać. No i tutaj rozwiązałem to tak, że po prostu zrobiłem sobie ten atrybut client o nazwie load, czyli od samego początku ładowany jest ten JavaScript, od samego początku jest on wykonywany, tak samo jak w Next.js. Natomiast różnica nadal jest diametralna w Astro.js. Dlatego, że ładowany jest ten JavaScript, ale jak widzicie, sam proces jakby wykonywania tego JavaScriptu tutaj jest minimalny i cały ten JavaScript związany jakby z tym około frameworkowym, nazwijmy to kodem, nie wykonuje się. I to jest właśnie ta fajna sprawa. Jeżeli porównamy sobie wydajność, no to na Next.js mamy ten total blocking time o takiej wartości. Wiadomo, to nadal jest wartość akceptowalna i najprawdopodobniej nikt nie zauważy tego tutaj, ale tylko daje znać, że w Astro, mimo że tak samo ładujemy i wykonujemy ten JavaScript, total blocking time jest na zero. Porównajcie sobie również wagę tej całej strony, czyli ilość jakby asetów, rozmiar tych asetów. W Next.js ładujemy ponad 100 kB dla prostej strony, gdzie jest nagłówek, obrazek i zakładki, versus w Astro, gdzie jest taka sama strona i ładujemy tego, tych jakby plików, a zwłaszcza JavaScriptu praktycznie dwa razy mniej. Także ogólne takie podsumowanie. Wydajność interakcji na stronie jest mega istotna. Nie skupiajmy się tylko na tym load time performance, ale również na tym runtime performance i to, co się dzieje w momencie, kiedy użytkownik korzysta z tej strony. Kiedy użytkownik w coś klika, kiedy użytkownik wykonuje jakąś operację na bazie właśnie wysunięcia jakiejś warstwy, jakiegoś binding i tak dalej. Najczęściej wąskim gardłem każdej strony jest po prostu JavaScript, więc im później będziemy go ładować, im później będziemy go wykonywać, tym lepiej, jeżeli nie ma takiej konkretnej potrzeby w danym momencie. Jeżeli chodzi o te inwalidacje style layout, o których wam opowiedziałem, zwracajmy na nie uwagę, gdyż bardzo często może się zdarzyć, że dana interakcja kliknięcia właśnie wyzwoli tak wiele inwalidacji na wielu elementach niepotrzebnie, że ta interakcja po prostu będzie wolna. Metryka INP, przepiękna sprawa, najprawdopodobniej tak jak powiedziałem, zostanie zastąpiona metryka first input delay i warto na nią zwrócić uwagę, mimo że jeszcze jest w fazie eksperymentalnej, to już jest ona widoczna wszędzie. Usuwajmy JavaScript tam, gdzie jest taka możliwość, czyli ten HTML first, czyli właśnie to podejście, które Astro chociażby promuje, wydaje mi się, jest bardzo fajną sprawą. Oprócz Astro mamy, wiadomo, jeszcze React Server Components, które też zostało zapowiedziane, jeżeli chodzi o ich użycie w Next.js. I z tego, co jest mi wiadomo, jeszcze nie jest to w wersji stabilnej, więc nie ma na razie o czym rozmawiać, natomiast zobaczymy, jak oni to po prostu rozwiążą. Natomiast to jest ten sam patent, to jest ten sam pomysł de facto, żeby to robić, gdzie ten komponent będzie serwowany po stronie serwera, właśnie przypisany jakby do danego routa. Jest jeszcze framework Quick, o którym, nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniej konferencji w zeszłym roku, o którym też opowiadałem, natomiast jest to też bardzo podobna idea. Natomiast wydaje mi się, że to całe community, które się też teraz stworzyło na podstawie tego frameworka Astro, jest dużo bardziej atrakcyjne póki co niż ten framework Quick, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. No i przede wszystkim realni użytkownicy. To się liczy. Nie liczą się numerki. Lighthouse, fajnie, to jest tylko drogowskaz, ale skupiajmy się na tym, jak rzeczywiście dany użytkownik tą daną stronę postrzega i jak nasi rzeczywiście użytkownicy postrzegają tą stronę. To jest istotne. To się przełoży na UX, to się przełoży też na pieniądze, jeżeli chodzi o daną stronę, gdzie jest chociażby e-commerce, na większą sprzedaż. Nie muszę o tym mówić, to jest istotne. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli możecie, ocencie prezentację na inwentory, będzie mi bardzo miło.